Hej widzowie, z tej strony na końcu świtu, będzie już 44 odcinek. Nagrywam go od razu po poprzednim. Także cóż, wybieramy powolutku armię i ruszamy dalej, nie? Tam jeszcze dobiega nasz czarownik. Załatwimy te kitchar tutaj. Tam niżej będzie kolejny obóz kitcharów, także dobra. No to białe kitchary w ogóle życie odbierają. Jakieś dwa obozy są na dole jeszcze. W poprzednim oczywiście niszczyliśmy ten jeden, rozbudowaliśmy się. Także ruszamy, biliśmy 28 poziom, tylko nam punkty C już nam brakło na 12 level, niestety. Chyba żebyśmy bili 29 level kompanii, może by się dało jeszcze. Mamy jeszcze jedną mapę do przejścia. Także wszystko się może okazać, że bijemy jeszcze 29 level. Tutaj jest jeszcze obóz, dobra. Bo też się martwię tym, że może być taki problem, że albo to jakiś szark na jakiś przywódca ich. Dlatego może moja armia może zginąć. To jest sporo tych tutaj kitcharów. To będzie problem trochę lekki. Puszowaliśmy na sam główny obóz. No, tutaj niestety jesteśmy pokonani. Właśnie na dole, gdzie są te ostrza z tymi czarnymi wieżami, bo to trzeba mieć na uwadze.
Ari nam się pokończyła. To jest jeszcze trochę Ari, ale... A dużej jej nie ma. Żelaza mamy sporo, ale mało kupiłem tego srebra. Jeszcze ten obóz bym postarał się zniszczyć naszą armią. Ewentualnie na ten obóz tutaj poszedł. Naszą armią, to mamy przynajmniej Arię. Arię jeszcze do zebrania. To nie byłoby taki głupi pomysł nawet. To na dół sobie jeszcze pójdź, wrócimy na spokojnie. Dobra. Także jednego przywódcę Kitharów załatwiliśmy. To jakieś koleżka w ogóle biegnie. Nasz obóz. Raczej tak. I się wkurzyć po tym, jak załatwiliśmy ich przywódcę. Także będziemy ruszali powoli na obóz Kitharów z tej strony. Nasza pałaterka da sobie raczej radę. No. Dość duży obóz Kitharów. Problem jest taki, że surowców mamy mało właśnie. No ten obóz muszę trochę poniżej, bo nie problem znowu, tak było w poprzedniej mapie. To fakt, tak, to mamy już lepszy poziom tych mrocznych elfów.
Dobra, nawet czary tutaj były. Bo się konkretnie wkurzył na noc chyba. Bo falanga za falangą wysyłają. Okej, dobra. Czy tego srebra by pasowało więcej, bo tutaj zostało praktycznie nic. Ari mało. No, pikarki się wkurzyły na nas. Konkretnie. Defensywę tam niszczą, kurde. Czerwona to nadal jest, kurde. I teraz po tych kotów. Nie, dobra, ja się na razie wycofam, bo póki co. Musimy się wrócić tutaj, pod te wieżyczki tutaj. One trochę niszczą. Ten obóz na dole zniszczyć. Ten atak zostanie zniszczony, odparty przez tą wieżyczkę, ale to się ataki zatarły na samym dole. To nasz obóz zostanie odkryty. No to fala za falą wysyłają z tego obozu. Użyły się koty na nas. Tutaj dopiero area w produkcji. Że padły.
O, z Pitcarami jest problem masakryczny, widać. No te kolejne fale na nas idą. Chociaż się udało zniszczyć kilka tych obozów na szczęście. To byłoby nie do przejścia ta mapa. Surowca brak, najgorzej. Piętnastu skrytobójców, 15 czarowników, 2-3 nekromantów, 3-4 czwarty wojennik. Ja się przejdę trochę tutaj już. Ten obóz bym potrzebował zniszczyć na dole. Próbuję puszować na ten obóz w końcu.
Dobrze, tak się nic nie odzywałem, ale w sumie tak się trochę tam myśliłem. To wiadomo, jak jest jakieś ciężkie walki, to wiadomo, że trzeba się... O kurde, tutaj jest sporo... Sporo koleżków. Kotek miał co? Kolejny sztylet i tutaj miał wzmocnienie na poziomie 10. Miejsca to nie starczy tego wzmocnienia. Dobrze, mi się szał odnowił. No sporo tych kotów, to jest księdze, to jest... O kurwa. Run! It's mighty. It's too mighty war. Dobra, zobaczymy, czy przeżyjemy. Na początku walki jestem. Ktoś pomóż naszą armię, cokolwiek. A naszym bohaterem to jakieś damy radę. Nasza bohaterka 28 level to nie jest taka słaba. Armia ma poziom 14, to wiadomo, że nie jest aż taka potężna. To jak się bronią? Jara się bronią wieżyczki. Puszujmy ten obóz, bo kurde, masakra. Tutaj runę elfów. Robotniczych elfów na poziomie 15. I ludzi i elf mamy, orków i troli mamy, dobra. No jeszcze kręcę srebro, dobrze się składa. Mroczne elfy, to właśnie te ostrza. One w sumie nie atakują naszych baz. To mamy kithary w sumie, atakują. Mamy się żelazo i kamień. Zniszczmy ten obóz, bo kurde, masakra. Ten obóz został zniszczony, fajnie. Czyli na ten byśmy atakowali kolejnej kolejności kolejnej. To tutaj pasowałoby księdze, to jest srebro. Żelaza jeszcze miarę mamy. To raczej powinien dać radę. Nie ma tutaj na szczęście tych białych kitharów. Odbierają życie. Może nie, bo jest oni to obiutcy trochę. Tutaj ruszamy dalej, no. Ten obóz mniejszy tutaj. Tylko jakiś przywódca jest Rezorn. My są to sami przywódcy, jak byli w poprzednim chyba w poprzedniej mapce. Let us not keep them waiting. Faktycznie tam ostrza dostaną do pokonania. Jak się uporamy z tymi hitkarami już.
Chyba, że ta animacja, na którą właśnie kiedyś patrzyłem w poradniku, tak właśnie Skrytobój tak dziwnie jakoś atakował i była śmierć i gdzie była walka i śmierć, coś takiego. Właśnie może ta animacja była po jego ulepszeniu, ale jakoś by tu nie działa. Krasnodub mamy Szafir, chyba krasnodubskich robotników na poziomie 15, także jasne słony mamy na 15 levelu. Fajnie, super. I jasne strony już mamy. Dobra, czyli to są pewne pomroczne elfy do zebrania. W dzień 15. Tutaj jakieś takie, o, kropica, ciężka broń, siecz na 12. Tego nie będziemy mogli posiadać i tak, bo nie jesteśmy ciężkim bojem. Także tam boss został zniszczony. Właśnie nie podejdziemy do tego bossu, bo to ta czarna wieża. I tylko ten krwawy jesion potrafi coś tym wieżyczką zrobić. Budują ten budynek już, bo już tutaj biegną. Tu mamy żelazo jeszcze, by nam potrzeba było. W sumie kamień już nie potrzeba na tyle, bo sporo. Także zawsze może tutaj kopać sobie już żelazo. Nasz koleżka. Dobra, tutaj jest co? To jest zwiadowca jakiś. To załatwimy przy okazji. To jest kolejny zwiadowca jakiś. Mnie te wieżyczki chyba nie będą już atakowane, mam nadzieję. Ja się przebiję tutaj naszą armią. W tym materiale sobie poniszczymy chyba kitharów, a w kolejnym sobie będziemy niszczyć już ostrze krwawym jesiem. Bo trochę z nim będzie schodziło, bo trzeba będzie mu zobaczyć ten klejn na cały i on będzie, będzie nas po prostu gonił. Później będzie gonił naszego bohatera, no, ale też naszą armię, jeśli podejdziemy za blisko. Tu widzimy sporo tych właśnie ostrzy, tych czarnych wież. Właśnie Mroczny się postarał, żeby nam przeszkodzić drogą do niego. Zabrał nam Feniksa do utworzenia jakiegoś portalu. Cienkie przeboje nam przy okazji zabrał. O co nas wykorzystał do swoich nestych celów. I tutaj właśnie ten obóz ostrzy po 6 wież chyba z każdej strony tych czarnych jest. Że nie mało. I tu będzie właśnie portal do Doliny Shadow, czyli ostatniej mapki. No ale teraz śmieje się nam brakuje, jak to srebro właśnie, a to już będzie w produkcji powolutku. Mamy żelazo jeszcze, by nam brakowało. Znaczy żelaza można, znaczy trochę nam brakuje akurat, na akurat w tym momencie trochę nam brakło. No bo huty mamy. Gdybyśmy posiadali huty na tej mapie od początku, to raczej by nam nie brakło aż tyle żelaza. Mhm. O, jest tu kolejny obóz. Kitharów. No, z każdej strony są te kurde czarne wieże.
No bo odpalamy szał sobie i walczymy dalej. Ile materiału jest? Trzy, trochę mamy czasu. O, tu jest księżycowe srebro, fajnie. Bardzo się cieszę. Czerwona matka, poziom 15. No, jakoś szałowe nie było. Żeby to było przedostatniejszy ten obóz Kitharów. To się przekonamy. Nie, tutaj wiesz, obóz, czyli tu, tu i tutaj niszczymy. Cały ostrza, ostrza, no i ten główny obóz ostrzy. Tutaj pełno surowców jest po mapie. Dwie wydawcy byśmy się podbyli jeszcze. No to średnio trochę. Zostało nam tylko 7 czarowników. I 2 skrytobójców, to znaczy to są ożywieńce. Oh my god! Ale cóż, puszujemy. Tym co mamy. Staram się powolutku niszczyć te obozy. Te budynki.
Jest szansa, że zniszczymy ten jeszcze obóz, chociaż przydałby mi się szał na pewno. On się trochę odsunę od nich. Bardzo sobie popki co włączy. Bo jego kitkarę by pasował zniszczyć. Bo nie, muszę się wycofać, bo kurde. A tak też obrażenia mi dodają. No teraz może spróbujmy resztę pokonać. Jeszcze obóz zniszczymy. Ruszymy tą armię naszą na ten obóz ostatni Githarów. Okazuje się, o, mamy wojownik Githar. Runicznego batera w końcu jakiegoś nowego. Zajmiemy ostatnią Garetha. Właśnie ten Githar będzie mógł mieć zbroję Amre będzie miał mieć. Mam ciężkie uzbrojenie. Jeszcze tego pokonam Githarów i... dobra, wojownik Githar. Pierwszy poziom, Garen ma 20, Kira 18, Leon 21, Inder 19. Dobrze tak, wojownik Githar ma lekkie uzbrojenie 8, broń drzewa 7, ale ma też ciężkie uzbrojenie 9, panter i broń 49. Także tak, ja mu przeważnie dawałem, jeśli chodzi o broń, to mu dawałem ostrze grzmotu, wybuch ognia i te obrażenia dość mocne ma. A ewentualnie dawałem mu zbroję świtu, jak ja chodziłem ciężkim wojownikiem, ale dam mu właśnie na pierśnik Amry, na goleniki Amry. Jest wtedy dobrym wojownikiem. No i hełm gwardzisty, wiadomo, standardowo oby hełm. Jeśli chodzi o pierścienie, to mu dawałem no ciężki pancerz 9. Ewentualnie pierścienie... nie. Malachasz... Mój malachiarz, mogę dać komu? Jeszcze nikomu. Dobra, to tyle jeśli chodzi o... O, mamy lekki panterz 11. To oczywiście zamienię. Nie daje nam już biegu 5, ale daje nam inne hezostyki. Dobra, tutaj wiedowca i tutaj jest wiedowca z Githarów, czyli dwóch wiedowców. Dobra, jak to podejdę moim baterem w to miejsce. Dobra. Dobra.
Wojownika i Sera mamy gotowego, Garetha. Dam mu chyba ten pasterz mroku. Ja sobie odbiorę smoczą zbroję, ale to pod koniec gry tak zrobię. To pan Kira, to bez zmiany, Len bez zmiany na razie i tak. To armia niech naciera powoli. Z Kitharów powie, mamy końcówkę. Odcinek będzie dużo dłuższy, wiadomo. Dodatko do pokonania ostrze. Ostrza i to mamy dwa i główny obóz ogólnie ostrzy jest tutaj. Wiadomo, krwawie się musi nam pomóc. A Kitchary właśnie silni są przeciwnicy. Bardzo silni. Tutaj wytrzymałości mają trochę nawet, ale pod względem fizycznym mają dość duże, spore obrażenia. To jest problematyczne. Jak oni w sumie ruszą na moją całą armię, to ja w sumie wtedy w tym momencie będę niszczył te budynki, by się nie przywołał jakieś posiłki ich. Ale nasz potężny robotnik, tutaj jest Kerk, niewolnik leci, nam pomóż. Palce. Mam nadzieję, że już powoli będą lecieć na nas. O, trochę na nas ruszyło. Także ja mogę teraz tutaj ruszyć. W skrzynce jest co? Maszyn elfów i to. Czyli runa niewolników maszyn elfów na poziomie 15. Opłaci się ich i przyzywa się ich. Sakra. Ta armia padła. Masakra. Właśnie myślałem, że tak będzie. Właśnie dobrym pomysłem właśnie było nawet Skerski. Niewolnik został pokonany. Chyba jedno przerwanie zostanie zniszczone. Jeszcze więcej ładnie było. To iskra ciekawa, jakie ona w ogóle ma, w ogóle. Bo tu tylko pisze wpływ iskra, ale nie kojarzę tego w ogóle. Dobra, i ostatni budynek. Jeśli chodzi o Kitharów. Także obóz byłby zniszczony. Ostatni. No sobie tylko pokonać tego Kithar tutaj. Na tych wydowców dwóch tylko.
bo więcej nie ma. To jest trzeci wydawca jeszcze. Tylko tyle jeśli chodzi o kit harów pozostało. O, tutaj ostrze teraz bliżej podchodzi naszego niewolnika. To mi zostało tylko tutaj przyjść do lasu. Także w kolejnym odcinku sobie pogadamy, czy no, ukradniemy sobie klejnociki tego krwawego jesiona i zobaczymy co dalej będzie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i na razie.